Na początku była łódź, chaos nieprawdopodobny, jakby się dzisiaj powiedziało, chaos twórczy w tym pierwszym okresie powojennych dni. To miasto, które jest kompleksem przedziwnych budowli, jakimś skansenem fin de siècle, z jedną główną ulicą, na której działy się niezwykłe dramaty, niecodzienne historie. Spotykali się ludzie, o których myślano, że dawno nie żyją, zaginieni, którzy wędrowali z zachodu, wracali z obozów i ci, którzy próbowali dotrzeć do Warszawy, ażeby zamieszkać na ruinach. Ludzie obejmowali mieszkania w Łodzi, straszliwie brzydkie, mieszczańskie, znajdowali w nich stare rupiecie, graty. Czasem zdarzało się, że znajdowali nawet własne meble wywiezione z Warszawy przez Niemców. Całe życie w Łodzi koncentrowało się oczywiście na ulicy Piotrkowskiej, która jest jej taką centralną osią. Ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że istniały także przecież i przecznice. Przecznice, które zwiedzałem z całym zamiłowaniem. Pierwszy raz wtedy w życiu byłem w Łodzi przez dłuższy okres czasu i oczarowały mnie te małe domki ze spadzistymi dachami, z okienkami, w których widniały kwiatki, jakieś pelargonie. Ta łódź, którą później tak pięknie w Kwiatach Polskich opisał Tuwim. Łódź robotnicza, łódź kominów, które wtedy jeszcze nie dymiły. Dla nas pierwsze dymy kominów i pierwsze nieznośne dzisiaj zapachy były wielką radością, były oznaką, że miasto na nowo zaczyna żyć, że wojna się skończyła, że fabryki ruszają. Na ulicy Piotrkowskiej pewnego dnia spotkałem również Tadzia Trepkowskiego, którego znałem jeszcze z okresu okupacji. Tym razem przyjechał z Lublina, ubrany już w mundur, z romantyczną peleryną zarzuconą na ramię. Wyglądał jak bajroniczny bohater. Zatrzymaliśmy się na narożniku i zobaczyliśmy taką dziewczynę regulującą ruch w mundurze, w butach wielkich, takich walonkach. I zachwycony Trepkowski powiedział: no to jest dziewczyna, o której ja marzę. Taka dziewczyna w pięknych, dużych butach. I to właściwie powinna być moda, która zapanuje w przyszłości. Coś między modą cywilną a modą wojskową. Trepkowski miał rację. Kiedy się człowiek przyglądał tej ulicy, to obserwował, że ludzie byli przedziwnie ubrani. W parę lat później ja robiłem film i próbowałem odtworzyć kostiumologię tych czasów, co było niezwykle trudne. Panie miały wtedy uszyte płaszcze z koców, czasem z kilimów ludowych, czasem z niewiadomych zupełnie materiałów, jakichś pluszów. To było kolorowe albo wyleniałe, skombinowane wraz z torbami wojskowymi, z wielkimi butami, nosili fantazyjne berety. W ogóle ta ulica była niepodobna do ulicy dawniejszej czy do już dzisiaj współczesnej, gdzie Warszawa i cała Polska zdobywa się na coraz to większy indywidualny wyraz mody. Ja wraz z moją żoną zamieszkałem w domu przy ulicy Pogonowskiego. Ten dom to była taka oaza cyganerii. Mieszkali tam aktorzy, muzycy. Na drugim piętrze, tam gdzie ja dostałem mój pokój, mieszkała Franka Leszczyńska. Do niej przychodzili jej partnerzy. Do niej przychodziła także moja żona, która wtedy przygotowywała pierwsze programy piosenkarskie dla Radia Łódzkiego. Parę drzwi dalej. Erwin Akser, który biegał po korytarzu w damskim szlafroku i bardzo lubił kucharzyć. Dalej Rybkowscy. Piętro niżej mieszkała Peżanowska, do której chodziłem prawie codziennie. Opowiadaliśmy sobie tysiączne kawały. Zaraz przy niej Kretmarowie, dalej Nina Andrycz. Potem przyjechał Wyszomirski wraz z Schillerem. W ogóle był to dom, jak to się nazywa, artystyczny. Kiedy pewnego dnia Stasia Peżanowska ciężko zachorowała, wezwano do niej lekarza, a Stasia zwróciła się do niego: panie doktorze, ja już chyba wyglądam jak Piotrowin. Doktor spojrzał na nią zdziwiony i powiedział: Piotrowin, nie znałem, ja go nie leczyłem. W
Wtedy Stasia Peszanowska kazała mnie zawołać. Ja zbiegłem prędko z piętra, kiedy stanąłem w drzwiach. Zawołała do mnie: Jasiu, czy wiesz, kto to był Piotrowin? Ja mówię: oczywiście. Piotrowin to był świadek w procesie o ziemię, wezwany przez świętego Stanisława, żeby zaświadczył, że ziemia należy się Kościołowi. Ona mówi: no dobrze, ty wiesz, ale ja nie mogę się leczyć u lekarza, który nigdy nie słyszał o Piotrowinie. Drugim miejscem spotkań artystów była kawiarnia Mokka. W tej kawiarni Mokka siadywał Józef Węgrzyn, siadywali inni znakomici aktorzy, no i przyjechała nowa grupa aktorów wraz z Teatrem Wojska Polskiego. Teatr Wojska Polskiego powstał na froncie nad Oką, tam urządzał pierwsze przedstawienia piosenkarskie, a tutaj przyjechał już z gotowym przedstawieniem Wesela. Wystąpili w nim aktorzy, których jeszcze nie znaliśmy, Zofia Mrozowska, Świderski, to byli dla nas wtedy debiutanci. No oprócz tego w teatrze oczywiście występowali inni znakomici aktorzy, tacy jak Woszczarowicz czy Zelwerowicz, znani nam od dawna. Ja jak zwykle miałem ciągoty filmowe i kiedy spotkałem się z filmowcami, no, filmowcy byli także umundurowani. W ogóle wszystko było wojskiem, co się nazywało wtedy kulturą. Nie było bardzo wiadomo, jaka to formacja. W mundurze nie było wiadomo, czy należy rozmawiać o czołgach, czy należy rozmawiać o teatrze, czy o malarstwie, czy o filmie. Okazało się, że ta wojskowa czołówka ma zamiar utworzyć film polski i zwrócono się do mnie, czy nie mam jakiegoś pomysłu na pierwszy krótkometraż. Ja byłem zafascynowany tymże teatrem, który rozpoczął swoją działalność, i zaproponowałem scenariusz filmu Teatr Mój Widzę Ogromny. W ciągu jednej czy dwóch nocy nakręciliśmy na scenie po przedstawieniach fragmenty z Wesela i z Fantazego. Do tego włączyliśmy zdjęcia autentyczne z bitwy pod Lenino, zdjęcia autentyczne z wędrówek, reportaże i wreszcie chciałem dokomponować jakiś finał. Finał oczywiście miał się rozgrywać w przyszłym teatrze w Warszawie. Wraz z grupą aktorów i z reżyserem, reżyserem był Jerzy Zarzycki, pojechaliśmy do Warszawy. Jakoś z trudem przekopaliśmy się przez ruiny na plac teatralny i usiłowaliśmy dostać się na scenę Teatru Narodowego, co okazało się niemożliwe. To było zupełnie miejsce zawalone, ale jakoś weszliśmy do Teatru Wielkiego, do tej pustej przestrzeni, gdzie był ogromny lej po bombach. Ja sobie pomyślałem, czy to kiedykolwiek będzie odbudowane. Właściwie to jest taka skala teatru, gdzie ja bym chciał zrobić kiedyś scenografię. To bardzo ładne miejsce. Marzenia moje się spełniły, ponieważ jako scenograf brałem udział w odbudowie sceny i w otwarciu Teatru Wielkiego. Projektowałem scenografię do pana Twardowskiego Różyckiego. Wtedy otrzymałem do dyspozycji jeszcze większą scenę z bocznymi kieszeniami i z bardzo skomplikowanymi maszyneriami. Wracając do tego okresu bezpośrednio po wojnie, Strachocki, którego postawiliśmy jako Konrada, stanął właśnie na tej scenie, jakoś zszedł z największym trudem po gruzach i zaczął recytować Teatr Mój Widzę Ogromny. Historia tego filmu była bardzo dla nas osobiście wzruszająca i pouczająca. Niestety on się nie ukazał na ekranie, tylko na pokazie. Po prostu był zrobiony na tak fatalnym materiale, że jedne zdjęcia były szare, drugie były ciemne. Taśma była uszkodzona, padał przez nią deszcz. To było nie do pokazania. Tak nasz trud przez techniczne względy został po prostu zupełnie zniweczony. Okres mojego pobytu w Łodzi wspominam z głębokim sentymentem, bo przecież to miasto w gruncie rzeczy odziało nas, ubrało. Tam kupiłem sobie pierwsze moje buty. Tam razem z Brzechwą chodziliśmy dosłownie w jednej parze spodni, bo kiedy on wychodził na miasto, to wkładał tą jedną parę, a potem ja musiałem czekać w łóżku. Potem dorobiliśmy się drugiej pary spodni, mebli, płaszczy, jakoś zaczęliśmy żyć i w końcu wróciliśmy do tej naszej Warszawy. W moim życiu miałem szereg przygód z filmem.
Pierwsza przygoda z filmem zaczyna się bardzo dawno. Na Plantach w Krakowie, w stronie Stradomia, zbudowano taką szopę, na której napisano Edison. Tam na ekranie ruszały się jakieś obrazki, skakali jacyś ludzie, płynęły jakieś okręty. Tam za parę groszy dzieci mogły zobaczyć cudowny wynalazek. To był początek. Potem, kiedy już byłem zupełnie dorosły i pracowałem w redakcji IKC, zatęskniłem za tą filmową przygodą. Nie tylko ja zresztą. Był taki mój przyjaciel Janusz Maria Brzeski, był Zygmunt Strychalski, był także Janek Szwedo, który zaryzykował pieniądze i kupił aparat filmowy. Kupił aparat filmowy, no a nie bardzo wiedzieliśmy, co by tutaj nakręcić. Zwrócono się do mnie, żeby wymyślić jakiś film. Nic prostszego. Byłem przecież malarzem, więc temat narzucał się sam. Akademia Sztuk Pięknych. Tło niezwykle dekoracyjne, pracownie rzeźbiarskie, obracające się stelaże, nastrój pracowni malarskich, sztalugi, doskonałe oświetlenie, które pozwalało nam na nakręcenie reportażu. No ale by reportaż to za mało, trzeba było nakręcić film artystyczny, który miał jakąś treść. Wybraliśmy parę bohaterów, młodego człowieka i bardzo piękną dziewczynę, jego znajomą, która zresztą nie była malarką. Zdjęcia szły znakomicie, wywołane próbki wydawały nam się nieomal rewelacyjne. W tym samym czasie nastąpiła jakaś niezwykła historia w Krakowie, historia kryminalna. Popełniono mord na służącej, mord rabunkowy. Nieznany sprawca włamał się do kufra, gdzie były przechowywane złote pieniądze, ukradł je i zniknął. Właśnie w tym czasie kończyliśmy nasz film. I wtedy ze zdziwieniem i z przerażeniem dowiedziałem się, że policja aresztowała jako sprawcę morderstwa bohatera mojego filmu. Okazało się również, że on brał udział w tym filmie i odgrywał sceny w pracowni i sceny spotkań z dziewczyną właśnie w tym samym dniu, w którym popełnił morderstwo. Tak więc film, który nakręciliśmy, nigdy nie został wyświetlony wprawdzie na normalnym ekranie, ale pojawił się na sali sądowej. Jako dowód rzeczowy cynizmu młodego człowieka, który grał rolę w filmie w takim właśnie momencie, kiedy popełniał zbrodnię. No, to zdarzenie dosyć makabryczne i nie zamknęło mojej drogi do filmu, bo po raz drugi wróciłem do filmu, ale już jako scenograf. Było to w Warszawie. Spotkałem mojego kolegę rzeźbiarza Ulanowskiego, który zaprotegował mnie do filmu, do Rotmila. Zacząłem robić tam jakieś drobiazgi dekoracyjne i przy okazji poznałem Wandę Jakubowską. Z Wandą Jakubowską zacząłem pracę nad filmem Nad Niemnem, do którego scenariusz opracowywał Jarosław Iwaszkiewicz. Żeby dobrze poznać atmosferę środowiska, pojechaliśmy do Grodna i do Bohatyrewicz. W Bohatyrewiczach spotkała mnie niespodzianka. Mianowicie zapytałem się, w której to chacie mieszkał Jan, główny bohater filmu. Wtedy odpowiedziano mi z pewnym zdziwieniem, że mieszka w sąsiedniej chałupie. Okazało się, że Jan, bohater powieści, jest prawdziwy, autentyczny i że wszystko to, co jest napisane w książce, jest tak dalece autentyczne, że mieszkańcy Bohatyrewicz uważają tą książkę jako kronikę swojego życia i tej miejscowości, którą pani Orzeszkowa była łaskawa tylko spisać. Trzecią moją przygodą filmową to było zdarzenie niezwykłe. To było po wojnie.
Mieszkałem wtedy w Łodzi. Pewien bardzo znany reżyser filmowy zwrócił się do mnie z pytaniem, czy nie mam jakiegoś pomysłu na scenariusz filmowy. Ja wtedy często dojeżdżałem do Warszawy. Widziałem właśnie, jak odbudowują most Poniatowskiego. Zaproponowałem więc reżyserowi, żeby nakręcić reportaż o odbudowie mostu etapami aż do zakończenia budowy i nakreślić jednocześnie treść fabularną, tak ażeby z chwilą kończenia budowy mostu powstał film o moście Poniatowskiego i o człowieku, który w tej pracy brał udział. Miał być to człowiek, który w czasie powstania stracił pamięć na skutek jakiegoś wypadku, wybuchu czy coś takiego. Nie wie, kim jest, ale w momencie, kiedy most zostaje odbudowany i on przechodzi, następuje jakby połączenie obu brzegów Wisły i obu brzegów jego świadomości. Pamięć mu wraca i finał jest przypomnieniem przeszłości. Reżyser uściskał mnie i powiedział, że jedzie do Warszawy, gdzie natychmiast załatwi to z odnośnym resortem, że on, jak to się mówi, kupuje pomysł na pniu. W nocy otrzymałem telefon, że sprawa w zasadzie jest akceptowana. Jedynie z drobnymi zmianami. Mianowicie nie chodzi tutaj o most. Nie chodzi o most, zapytałem ze zdziwieniem. On powiedział, oczywiście rzecz będzie się działa na jakiejś trasie kolejowej, dlatego że pomysłem zainteresowało się Ministerstwo Komunikacji. Ja mówię, tak, dobrze, ale to nie ma nic wspólnego z moim pomysłem. On mówi, oczywiście ma. Ten człowiek, który jest zawiadowcą stacji i który prowadzi dyspozytornię ruchu, stracił pamięć i w pewnym momencie, kiedy trzeba przepuścić pociągi z wojskiem, on nagle odzyskuje tą pamięć w obliczu rozstrzygających chwil i nadchodzącego zwycięstwa. Ja mówię, to wszystko bardzo dobrze, ale ja się absolutnie nic nie znam na kolejnictwie i nic nie wiem o żadnej dyspozytorni ruchu. On mówi, to pan się dowie, jutro rano czeka na pana salonka na dworcu. Rano o 6 przyszedłem na dworzec, czekała istotnie salonka. Ruszyliśmy w kierunku Ostrowia Wielkopolskiego, ale zatrzymaliśmy się już na pierwszej stacji, gdzie oczekiwał nas zawiadomiony o naszej wyprawie poczet sztandarowi i delegacja, która wygłosiła okolicznościowe przemówienie, że wiedzą, że będziemy nakręcali film o kolejarzach, o odbudowie. Ja stojąc w oknie odpowiedziałem, po czym przeszliśmy do świetlicy i tam wypiliśmy po szklance wódki. Analogiczna historia powtórzyła się na drugiej, na trzeciej i czwartej stacji. No, w ten sposób koło drugiej w nocy dobrnęliśmy wreszcie do Ostrowia Wielkopolskiego. I tam zaprowadzono nas do hali, gdzie remontowano lokomotywy. No, ucieszyłem się i powiedziałem, że interesowałaby mnie również dyspozytornia ruchu. Pod opieką dwóch specjalistów udałem się do dyspozytorni ruchu i tam oni wyjaśnili mi, jak to wygląda, naciskanie guzików, kluczyków. Nic z tego nie rozumiałem absolutnie, no ale zakłopotany zapytałem się, jakby to zrobić, żeby to można było popsuć, a potem zapomnieć i potem sobie na nowo przypomnieć. Ci panowie troszkę, zdaje się zdenerwowali. Ja wyjaśniałem, że to jest potrzebne do filmu. Niemniej oni wylegitymowali mnie i zatelefonowali do Łodzi z zapytaniem, jaki cel ma ta wyprawa i te pytania. Po wyjaśnieniu sprawy ja wreszcie rano wróciłem do Łodzi bardzo zadowolony tym pogodnym zakończeniem całej eskapady. Natychmiast zatelefonowałem do mojego znakomitego reżysera, żeby mu powiedzieć, że taka dyspozytornia nie da się tak łatwo unieruchomić i że pomysł ten jako temat do filmu jest całkowicie nierealny. Reżyser na to odpowiedział mi, że to nic nie szkodzi, ponieważ ministerstwo również zrezygnowało z nakręcenia tego filmu.